Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, udostępnij. Jak długo śpią niedźwiedzie? Jak długo, do kiedy trwa w przypadku niedźwiedzi ten sen zimowy? Najczęściej niedźwiedzie kładą się spać pod koniec listopada, a budzą się pod koniec lutego. Dokładniej można to przyjąć, że kładą się do tego snu, kiedy spadnie pierwszy śnieg, natomiast budzą się, kiedy ten śnieg definitywnie się rozpuści, czyli stopi. Wtedy po prostu mają co jeść. Niedźwiedź musi przespać zimę, ponieważ nie ma wtedy pożywienia, które wystarczającej ilości pożywienia, żeby mógł tą zimę przeżyć. Ponieważ jedzą głównie rośliny, więc niedźwiedzie musiałyby być duży dostęp do tych roślin. A po prostu, że są w stanie zgromadzić odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej, zapaść w sen zimowy, więc po prostu wolą tą zimę przeżyć śpiąc. Śpią w gawrach, czyli miejscach specjalnie przeznaczonych, przygotowanych do tego, żeby mogły tam spać. W czasie tego snu spalają zapasy tkanki tłuszczowej zgromadzonej właśnie na zimę. Po prostu ten tłuszcz, ta warstwa tłuszczu zgromadzona późnym latem oraz jesienią pozwala tym niedźwiedziom przeżyć ten cały okres zimy. Wtedy, gdy śpią. Śpią czujnie. Nie ma tak, że stary niedźwiedź mocno śpi. One śpią czujnie, jeśli im przeszkadzamy, to one się obudzą. No i zobaczymy, jaki ten niedźwiedź potrafi być niebezpieczny. Budzą się oczywiście w czasie odwilży, czy kiedy ta pogoda jest lepsza. Wtedy wychodzą, po prostu szukają jedzenia. Gdy go znajdą, gdy pogoda się zepsuje, ponownie idą spać. W przypadku takich ciepłych zim, takich, gdy tego śniegu, mrozu jest niewiele, to jak to wszystko przebiega jest zaburzone. Idą później spać, przebudzają się. To wszystko nie za dobrze wpływa na ich kondycję, ponieważ te zapasy tej tkanki tłuszczowej mogą się skurczyć. To wszystko po prostu zaburza ten zwykły rytm. Więc niedźwiedzie śpią, dopóki ten śnieg się całkowicie nie stopi, a idą spać wtedy, kiedy śnieg spadnie i po prostu nie mają czego jeść. Dziękuję, oceń, skomentuj, zasubskrybuj, udostępnij, poleć, podziel się tym filmem, spójrz na inne filmy, na inne playlisty. Oczywiście spójrz do linków zamieszczonych w opisie, tam są odnośniki do moich portali społecznościowych, gdzie oczywiście zapraszam, oraz oczywiście do pozostałych moich kanałów. Tematyka inna, ale równie ciekawa. Dziękuję za uwagę.